Mamy świadomość obydwoje z Adamem, jak ważne są mecze między tymi zespołami, które prawdopodobnie będą decydować o układu tabeli w tej ósemce. I ważny mecz dzisiaj wygrał zespół Pruszkowa. My po prostu zagraliśmy fatalnie w drugiej kwarcie. Myślę, że zabrakło nam też takiego zdrowia. Przetrzymaliśmy, kiedy nam dobrze szło w układzie pierwszej kwarty. Myślałem, że jednak te krótkie rotacje dadzą lepszy efekt. Później już ciężko nam było wrócić do gry. No i stąd taki fatalny wynik w tej drugiej kwarcie. Myślę, że na pewno przyczyna tutaj jakby może układu słabszego ataku. Myślę, że troszeczkę żeśmy z rotacjami chyba przesadzili. No jeżeli chodzi o układ, na pewno ciężko mi ten zespół prowadzić. No jest naprawdę trudny zespół, jeżeli chodzi o czytanie gry, o mądrość w ataku. I to po prostu widać. No brakuje takiej konsekwencji, brakuje takiej cierpliwości, brakuje pewności na pozycji numer jeden. I to po prostu się później bierze nerwowość, ciężko ustawić grę i popełniamy głupie straty. No na pewno dzisiaj fantastycznie zagrała dziewczyna 30, czy Buford, jak się nie mylę. No to był dzisiaj klucz do zwycięstwa. Myślę, że jej 21 punktów na 80% to było to, co po prostu od zawodniczek zagranicznych się oczekuje i na pewno ona dzisiaj swoje zrobiła i myślę, że to, co dzisiaj wykonała, to właśnie ta jakość, którą się oczekuje od graczy zagranicznych. No. Ciężko mi po tym meczu, bo mówię, no wydawało mi się, że jesteśmy w stanie tutaj mocniej powalczyć i tak naprawdę, kiedy doszliśmy na 4 punkty, bardzo ładna taktyczna akcja, wyprowadziliśmy Sybil Dosti na 1-1, niestety przestrzeliła później trójka, trochę przypadkowa Kaczmarczyki, właściwie było po meczu, nam opadły skrzydła, zespół gospodarzy to wykorzystał i to była właściwie kluczowa akcja, bo myślę, że jakby Sybil trafiła te 2 punkty, byłoby tylko 2 oczka i różnie mogło być. Ale tak naprawdę zasłużone zwycięstwo dzisiaj gospodarzy. My po prostu jedna kwarta plus Buford zadecydowały o tym, że schodzimy pokonani. No, zdawaliśmy sobie przed meczem sprawę z wagi tego spotkania. Myślę, że borykamy się tak no, z tymi samymi problemami, o których Darek wspominał. No, niemniej cieszę się, żeśmy wygrali, bo to był dla nas bardzo ważny mecz. My nie gramy jeszcze dobrze. Myślę, że gramy troszeczkę lepiej, ale nadal nie gramy tak, jak ja bym tego oczekiwał. Jedno cieszy. Przyzwoicie w obronie, aczkolwiek można jeszcze mieć dużo do tego pretensji, można grać lepiej. Natomiast dziękuję dziewczynom za walkę, za determinację. Przede wszystkim cieszymy się bardzo z 2 punktów, które w tym roku, w tym składzie personalnym, jakim jesteśmy, w każdym meczu podwójnie cieszą. Zabrakło konsekwencji w ataku. W obronie myślę, że były błędy i to czasami proste, ale to z 2 stron wychodziło. No a tutaj bez ataku nic nie zrobimy, brakuje tej konsekwencji, mimo tego, że cały tydzień ciężko nad tym pracujemy. No i dodatkowo przegrałyśmy zbiórkę też, więc niestety gratulacje i czekamy na rewanż.